Cześć Wam, z tej strony Fiszu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii na modach, w którym to będziemy sobie bić dzisiaj kultystę. Przynajmniej taki jest plan, no nie? Tylko, no, zanim cokolwiek będę robił, to przydałoby się mieć podki, które mam, więc jest fajno. Biłem jeszcze się z tym Abyssonem, czy jakoś tak on ma? Aha, nie tutaj. Biłem się z Abyssonem i wypadła mi lira Syreny, czy tam harfa Syreny, jakoś tak. Jest ona mocniejsza od Strawberry Heart, ale czy lepsza? Tego się zaraz dowiem. A ja sobie poodkładam tylko te rzeczy, które nie potrzebuję, i już lecimy zaraz do dungeonu się tam bić z tym naszym kolegą. Które wielbi jakieś kulty i inne rzeczy. W ogóle zauważyłem, że poprzednie odcinki były strasznie krótkie. Poprzedni odcinek chyba miał 13 minut? Jakoś tak, 13 minut. A jeszcze poprzedniejszy miał chyba z 12. Nie, z 16 minut miał około. Wiecie co? No. Tak wyszło, bo po prostu miałem duży materiał i stwierdziłem, że po prostu no nie będę tego wszystkiego łączyć, bo tam coś się będzie nie zgadzać i stwierdziłem, że wstawię takie dwa mniejsze odcinki. Poprzedni odcinek oryginalnie trwał 2 godziny, bo tam było prawie właśnie 2 godziny materiału. Tylko że większość z tego to były moje próby bicia tego, bicia Duke Fishrona. I wyszło tak, że po prostu z 2 godzin zrobiło się ile? 11 minut, czy tam 12, więc no sami możecie zauważyć. Człowiek myśli, że o, mam tyle materiału, będzie nas dosyć długi odcinek, a tu wychodzi z niego 12 minut odcinka. No i no, że tak powiem, trochę lipa. No ale teraz te odcinki mam nadzieję, że będą troszeczkę dłuższe, że dam radę. Troszeczkę dłuższe, tak do góra pół godziny bym chciał, a jak wyjdzie, to zobaczymy. My tutaj przyzwiemy sobie jeszcze tego pana. Nie, 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 tutaj tego. I zacznijmy bić. Czemu one zadały mi 120 coś obrażeń? Co jest? A i właśnie, i zainstalowałem sobie. Już w poprzednim odcinku sobie zainstalowałem jednego moda, który mi właśnie pokazuje położenie bossów, który był bardzo użyteczny przy walce z Duke Fishronem. A tu widzę, że aż za bardzo ułatwia tą walkę. Bo pokazuje mi bezpośrednio, który. A nie, są trzy. Ale w sumie nie idzie aż tak tragicznie. Myślałem, że gorzej pójdzie. Ten chyba. Cały czas w tym samym rogu się rozbi. Znaczy, w rogu, jeny. Róg koła, no serio. A spróbujmy z tego go pobić. Cały czas chcę przeładowywać, nie wiem czemu. Jakieś nawyki stare, ale no. Nie powinno czegoś takiego być. Cały czas w tym samym miejscu się respi.
Jaką ja mam regenerację w ogóle dzięki tym Strawberry Heart? Powiem wam szczerze, że sądziłem naprawdę, że będzie ciężej, a jest stosunkowo prosto. Tylko coś mi tamburen nie chce go trafiać. Dobra, dobra, bo zaraz spadnę i dopiero będzie. Dobra, mamy to. A właśnie, bo jest ten event halloweenowy. Kim ty jesteś w ogóle? O nie, mamy tutaj Nebula i już od razu widzę pilar chyba. Fate Token. Heart of the Moon. Increased damage dealt by 11%, getting hard spawn 6 moon globes around the player. Attack have a chance to grant the player the will of the celestials. Increasing life regeneration and reducing damage taken. Wow, a to jest ze spirit moda w ogóle. The Tesseract. Uses 200 mana, eliminates all non-boss enemies on the screen. Consumes 1/10 of the user's life on use. Wow, nice. Fate token consumable. Taking fatal damage will instead return to you to 500 health. 2 minutes cooldown. What? Ale to jest tylko jednorazowe takie. Ale kozak. Range damage. Very weak knockback, a to są jakieś bulety. What can't it do? Sacrifice dagger. Wow. Ciekawe. Skąd ja w ogóle mam tyle golda teraz tutaj? Stąd. Dobrze mówię, że... A nie, tu jest. Tu jest vortex. To my pójdziemy najpierw na... Stardust Pillar. Bo jest łatwiejszy po prostu w ubiciu. A to co to jest? Nie mam pojęcia. Aha, ten gościu ten strzela. Ło, kozak. Dobra, lecimy ubić Stardust Pillar. No, nawet tutaj paseczek jest. Kurde, wytrzymałe skubańce. No, bardzo wytrzymałe skubańce. One mają po 3000 HP, a im bije tyle co nic. Kurde. 191 HP mi zabrał, skurkowany. Mam wrażenie, że one mają strasznie dużo jakiegoś defensa. Bo ja im prawie nic nie zadaję obrażeń. Tyle co nic. W ogóle ja nie spojrzałem, czy mamy wszystko pokonane. Tak, oprócz tych eventowych to mamy wszystko. Frost Legion, Old Ones Army, Santa NK1, Icewind. No i teraz w sumie Moonlord nam został, więc... Spoko. Te kulki się teraz namnożyły przeze mnie w sumie. Starcele, kurde. Nie wiem, czemu nie używam mojego tego kosmikara. Oh fuck. O Jezu, znowu uratowany. Aha, to jest licznik, ile ja jeszcze muszę zabić tych typów. Cwane. Cwane i bardzo przydatne.
Dobra, mamy. Ale się rozwalił od tego klarnetu. Nie wierzę po prostu. Klarnet OP. No nie no! Fuck! Dobra. Trącał was pies, kurde. Idźcie w pizdu w ogóle. Nie da się tego rozwalić od tak. Jak się już tego narozpiło. Jeny. Masakra. Czego ja nie potrzebuję? Tak, nie potrzebuję w sumie. Ile ja mam tych fragmentów? 9. Bo one są potrzebne właśnie dla Barda i... Kurde, no serio? Muszę jeszcze jeden rozwalić. Fuck this shit. A moment, a czego potrzebuję do terrarium core? Czy ja potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. No, no to możemy zrobić terrarium core z tego co dobrze rozumiem. Spirit Crystal, Master Candy. Stardust Emblem, 3 defensa, increase minion. No, tak, łe, to lipa. To mnie nie obchodzi, to mnie obchodzi, ale to później. I dostaliśmy strój lunatyk kultisty. Nice. Astral Funk. O kurde, ciekawe. To może być potężne. Forceful Ancient Light. Magic Damage. Co? O jakbym był magiem. O kurde, toż to by było fajne. Dobra, kurde, kozak. Teraz tak, my chcemy zrobić Nie mogę? Terrarium Core. Czego mi brakuje? Golda mam. Copper Bar mam. Any Iron. Serio, Irona nie mam? Jak to się stało? Halo? Nie mam też Halloweed i Crimtain. Fuck. No nieźle. Bar. Mogę zrobić. Zostawić trochę napotki. Tego mogę cały przerobić. Orykalkum też całe. Kobalt też cały. Kobaltu tu mam sporo akurat. Crimten. Łe, pań. Możemy robić, a robić. Platyny może nie. Golda sporo mogę zrobić. Spectre Bar. Nie, bo to nie potrzebuje Spectre Bar, tylko potrzebuje ektoplazmy po prostu. Koperu mam mało, to zróbmy. Tungstenu mam sporo, ale też doróbmy. Silvera trochę. Chyba wszystko. Tak mi się wydaje bynajmniej. Teraz tak. Terrarium. Tak, jest, mamy wszystko. I tylko tyle mogę zrobić. A czego mi zabrakło? Meteoryt mam, Hellstone mam, Kobalt mam, Timber mam, Halloweed. Halloweed mi zabrakło. Kurczę. Trzeba będzie ubić jakiegoś mechanicznego. Ale tak, co bym chciał na pewno zrobić?
To Terrarium Autoharv. Tak, dokładnie to chcę zrobić. Nie wiem, czy chcę zrobić. Pickaxe. W sumie niczym wielkim się nie różni. Kurczę, zrobiłbym sobie tą zbrójkę, ale ona jest dla wojownika. All will fall before you might. Maximum life increased by 50%. Nie, by 50. Okay. Life regeneration increased by 1. Maximum mana increased by 20. 5 increased damage. Sight in the dark is improved. To jest głównie chyba pod maga, ale nie jestem pewien. Kurczę, jeszcze nie, no muszę zrobić tą przywoływaczkę. Jak to się nazywa? Mechanical. A które chcemy pokonać? Patrzcie, jak to schodzi. O kurde. Oh shit. No nieźle. No ale dobra, gdzie ja mam? Tu jest. Dobra, mam cię. 29, okej. Okay. To. Tego pana chciałem. Właśnie o tym mówię. O, dostaliśmy goodie bag. I dostaliśmy Princess Head, Taffy i Sventus Mask? Okej. Okay. Może być. Otwórzmy i właśnie tylko to chciałem. Tak. Ale to też pochowajmy. Co mi niepotrzebne. I w sumie Terrarium Core. To tyle, ile możemy, a możemy 26. A chcę na pewno zrobić sobie to. Dokładnie. Chcę zrobić sobie skrzydełka. I Terrarium Shoes. Ale przecież ja to wrzuciłem. Aha, tu jest, potrzebuję 12. A czego mi brakuje? Terrarium Core. Aha, to jeszcze można też zrobić później. Ale nie mam Ank Shielda. Fuck. Dobra, co my tu mamy? Czego nie mamy raczej? Nie mamy tak. Golda mam. Ektoplazmy nie mam. Kurde, to bym musiał lecieć do tego, do dungeona. Dobra, to zaraz się zobaczymy. Dobra, jestem. Jestem. Mam przy sobie 22 ektoplazmy. Jej, jakiś lollipop mi dało. Polinec Alloy. Co, nie wiem do czego służy? Służy. Aha, do tego. Aha, dobra. No, sprawdzałem nawet to przecież kiedyś. O chuj. Dobra. Chowam to, co nie potrzebuję. I już przechodzę do was. To też nie potrzebuję. Tego też w sumie. Tego też w sumie. Nie, basuna to nawet ja nie używam. Też mogę odstawić. Dostaliśmy czekoladę, tak, czekoladę. Czekoladę dostaliśmy oraz Rotten Egg. Czekolada coś nowego, Rotten Egg jak zwykle nie. Okej, okay, dobra. Fajno. Teraz zrobimy znowu Terrarium Core. Tak. I znowu mi coś zabrakło, tym razem chlorofajt. Właśnie, o kurde. Ale dobra, starczy nam. Bo przecież mogę sobie zrobić
To w ogóle odstawię, bo tego nie używam. Chcę sobie zrobić jeszcze to chcę zrobić. Tylko potrzebuję subwoofera, którego z tego co widzę to nie mam, ale to nie problem. Gdzieś tu miałem mechaniczkę. Dzień dobry, poproszę. Subwoofer. Dziękuję. I lecimy zrobić sobie teraz terariumowy subwoofer. Wszystko z terarium. Kurde, jaki ja jestem teraz potężny. Terarium, subwoofer. Jest. Super. I zostało nam 3 terarium core. Do tego 12, ale tego i tak nie będę mógł zrobić. A reszta rzeczy mnie zwyczajnie nie obchodzi. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, reszta mnie już nie obchodzi. Terrarium i Sol Orb Terrarium. No i jeszcze jest Storage Unit. Czy tam jest Storage Upgrade? Z Terrarium, tak? Nie. Co to jest? Radiant Jewel. Z czego się robi Radiant Jewel? Radiant Jewel. Radiant. Chyba po prostu wypada z Moonlorda potem. No nic, na razie nic z tym nie zrobimy, a ja chcę sobie zamienić to na to. Mogę mieć kilka tych. A to ci ciekawostka. Okej. Okay. Ale nie, ja chcę tylko jeden. Terrariumowy. Myślę, że to będzie najbardziej odpowiednia rzecz na ten moment. Zamieńmy sobie na razie na to. A to sobie odłożę. Okej, okay, dobra. O kur... Ja, jakie to szybkie! Czy ja mogę latać w nieskończoność? Nie. Zostałem oszukany. Jaki tu mamy? Nebula. O nie, 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 nie. Nebula to ja nie chcę. Nebula to ja mam gdzieś. Nie chcę z nebulowym tym się bić. Ja już nawet się nie chcę bić z Solar. Idziemy na Vortex. A właśnie, zapomniałem zrobić sobie Stardust Dragona. Dobra, trudno. Zrobimy to sobie przy następnej okazji. Nie, nie, nie. Tutaj tego pana to ja też nie chcę. Jeszcze to samo naprowadza, no nie? To jest epickie po prostu. Jeszcze trochę tego mu trzeba pozabijać. Dobrze, że jest ten paseczek, zarąbista sprawa. Bo zawsze się zastanawiałem, kurde, to już, czy to nie już? No, a teraz już wiem. Teraz już wszystko wiem. Bawimy grubo się. Terariastyce. Oh, fuck, 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 fuck. Jeszcze jeden, dobra, już. Lecimy do filaru. No i okej, okay, dobra. Mamy, ubity. Co? Czemu 6? Co? Tak, łyknij teraz jeszcze to sobie, no nie? Ja pierniczę, dlaczego 6? Czy zawsze dawało 6? Chyba nie. No nie.
trzech mi zabrakło, jeszcze mi Bloodmoon przyszedł, no. Fuck by to, tak, dokładnie, fuck by to. I mamy Stardust, tak, Stardust Dragon. Nie pamiętam, który był najgorszy, czy Nebula, czy Solar. Co? Co? A więcej was matka nie miała? Co? Co to miało być? W ułamku sekundy zabiłem 40 coś przeciwników. Uczepcie się! That makes sense. Kurde, nie ustawiłem się, fuck. No i znowu ich się tyle razy pchalu. Idę się uzdrowić, nie ma. Jezu, teraz się tego pozbyć. Tak? Tak, to ma sens. No, mam nadzieję, że ich już tam nie będzie. Da fuck! Nigdy tak nie miałem, żeby tyle tego gówna się respiło. I to naraz. Cóż to jest z tego, to mam 150 ponad zabitych. Ja tam nic innego nie biłem. Och, well. No co? Czemu tak mało mi daje? Dobra, no mam już na gitarę, bo chyba gitarę będę chciał zrobić. Gitara jest chyba troszeczkę lepsza. Gitara. No, ale to mi pójdzie prawie wszystko na to. Ale ona ma 248 obrażeń, no nie? No, zróbmy. Damage 2, wow. Pokaż mi, za ile ja to mogę przekuć? Za 20 golda, którego nie mam. Fuck this shit. Dobra, dajcie mi blank glifa. Bo muszę poprzerabiać te. Ponakładać jakieś fajne efekty. Dzień dobry, poproszę jakiegoś glifa. Face glyph i void glyph. Weapon damage increase the faster you move. Every 20 seconds you gain a stack of temporal shift. This stack allow you to dash and gain a short burst of speed. Weźmy jedno to, no i jedno to. Powiedzmy, że tak. To może być fajne. Dobra, ale na tym zakończymy nasz odcinek pozytywnym akcentem. W przyszłym odcinku już zajmiemy się tutaj Solar Pilarem. A gdy go pokonamy, no to zostanie nam tylko Moonlord. I no w sumie zostały nam 3 odcinki? Może? Jakoś tak, 3 odcinki. Jeszcze to sobie. O, to jest epic. Zostały nam około 3 odcinki. Właśnie Moonlord, potem Ragnarok i na końcu ten. Nigdy nie mogę zapamiętać. Overseer. No, no to myślę, że szybko się to skończy.
Mam nadzieję, że nie będziecie z tego powodu płakać. A cóż, ja się z wami żegnam, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć!